Witam wszystkich serdecznie, mówi do was kapelusznik, a oto po Smudzi kolejna postać, o którą było wiele próśb od dawna i oto jest. Także przyjrzyjmy się postaci Usopa, więc zostawcie suba, lajka i komentarz, a zatem zaczynamy. Podobnie jak w przypadku Zoro, o przeszłości Usopa niewiele wiemy. Wychował się w Syrup Village, co wprost w tłumaczeniu oznacza wioskę syropową. Jest synem niejakiego Jasopa, członka załogi Shanksa. Niestety ten wyszedł po mleko i zostawił Usopa z jego matką, gdy ten był jeszcze mały. Niestety matka Usopa umierała i w wyniku tego zaczął kłamać na temat tego, że piraci nadchodzą, żeby ją pocieszyć, podtrzymać na zdrowiu, dając jej nadzieję, że ich mąż i ojciec wraca do domu. Nawet po jej śmierci dalej kłamał w swojej rodzinnej wiosce, że piraci nadchodzą. Widocznie dawało mu to szczęście i nadzieję na ewentualny powrót jego taty w przyszłości. W końcu człowiek nie żyje bez celu, a ten cel nadajemy my sami swoimi ambicjami, planami, myślami i tak dalej. Usopp niestety, bez wzorców wychowawczych w postaci braku ojca oraz śmierci matki, posiadł raczej tchórzliwą naturę i wyrósł na tchórzliwego kłamcę. Co ciekawe, nawet początek jego imienia Uso oznacza kłamstwo. Podsumowując, wyrósł raczej na osobę, która unika konfliktów i wykorzystuje do tego liczne kłamstwa. Niemniej, przez to, że złudnie latami wyczekiwa powrotu swego ojca, na pewno można mu przypisać dużą wytrwałość. Ale co by o nim nie mówić, jest on najbardziej ludzką postacią z całej załogi Luffy'ego i nie jest jakimś tam potworem o nie wiadomo jak wielkich zdolnościach. Powinienem jeszcze opowiedzieć o jego marzeniach i zmianach po timeskipie, ale to omówię bardziej przy wątku z olbrzymami i elbafem. Na razie skupmy się na jego umiejętnościach. Usopp jest przede wszystkim snajperem i głównie korzysta z różnego rodzaju proc. Przed timeskipem raczej posiadał zwykłą amunicję, a po timeskipie stosuje wiele ataków powiązanych z nasionami, które prawdopodobnie nabył z miejsca, gdzie trenował 2 lata. Tutaj warto zadać sobie pytanie, czy proca jest czymś, co w przyszłości pozwoli Usopowi wygrywać bitwy. Owszem, posiada po TS-ie potężniejsze techniki strzeleckie, ale broń tutaj może być bardzo ważna. Taki Van Aug, od dawna typowany jako potencjalny przeciwnik Usopa w przyszłości, posiada broń strzelecką, która w połączeniu z haki, zbrojenia, może być znacznie potężniejsza niż wszystkie proce naszego strzelca. Więc ja jestem zdania, że Oda powinien mu załatwić w przyszłości znacznie potężniejszą broń. Do umiejętności Usopa zaliczy także należy wysoki poziom majsterkowania oraz znajomości inżynierii. Nieraz kombinował, czy ulepszał swój sprzęt do walki, czy innych rzeczy potrzebnych na statku. Co za tym idzie, Usopp jest bardzo sprytny i dzięki swojej tchórzliwej naturze nieraz używał różnych taktyk czy przemyślanych decyzji do pokonania przeciwnika. Przykładowo przeciwko Caesarowi Clownowi wystrzelił kamień morski, żeby go unieruchomić. A z Peroną wygrał, przestraszając ją 15-tonowym młotem, który tak naprawdę był balonem. Warto też nadmienić umiejętności sprawnego korzystania z dział oraz artylerii, a także jego największej broni od pewnego czasu, której użył może niestety tylko 2 razy. I jest to przebudzenie haki obserwacji. Jeżeli je rozwinie w przyszłości, może stać się bardzo groźny. Jak dobrze wszyscy wiemy, Usopp zasłynął z faktu, że wiele kłamie. Wiele kłamstw o swoich zmyślonych przygodach opowiadał Kai swojej miłości z rodzinnej wioski. Natomiast ważnym aspektem fabularnym, który czyni Oda, jest to, że jego kłamstwa faktycznie z czasem się sprawdzają. Wymienimy sobie kilka z nich. W rozdziale 23 Usopp mówi, że piraci, a konkretnie piraci Kuro, atakują wioskę, co paradoksalnie okazuje się prawdą. Niestety wieloletnie kłamstwa, że piraci atakują wioskę, nie oddały. W rozdziale 24 Usopp kłamie na temat kilku rzeczy, m.in. o kraju krasnoludów, który faktycznie istnieje na Dressrosie, a stricte na Green Beat.
rozdziale 40 Usopp skłamał, że Smog i Cerber istnieją, a jak okazało się później, znowu miał rację. A skoro jesteśmy blisko Thriller Bark, to warto sobie przypomnieć, że Usopp, żeby obudzić Luffy'ego, Zoro i Sandiego, stwierdził, iż pojawiła się piękna pani Szermierz z mięsem. I na Dressrosie pojawiła się Rebecca, która podarowała swoje jedzenie Luffy'emu. No i chyba najczęstszym kłamstwem Usoppa było, że posiada 8 tysięcy podwładnych czy tam zwolenników, co znowu na Dressrosie także się sprawdziło. Jest oczywiście ich wiele, wiele więcej i na ich realizację przez Odę nadal czekamy. Między innymi powiedział swojej mamie, że gdzieś na morzach istnieje lekarstwo, które potrafi uleczyć każdą chorobę, co równa się z marzeniem Choppera. Także ciekawy zabieg fabularny, jestem naprawdę zainteresowany, do czego to doprowadzi i z czym to jest powiązane. Czy to ma uczynić z Usoppa prawdomówcę? Albo że One Piece jest światem marzeń i wszystko jest możliwe? Na rozwiązanie tego wątku przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Usopp w swoim życiu dość łatwo zaprzyjaźnił się z kilkoma olbrzymami i ogólnie wykazuje w ich kierunku pewnego rodzaju podziw i sympatię, a to pewnie przez ich wojowniczą kulturę i styl bycia. Marzeniem Usoppa jest zostać dzielnym wojownikiem mórz, co by miał przekreślić jego tchórzliwą naturę i udowodnić sobie oraz innym, że jest wiele wartym wojownikiem. Więc nie dziwi fakt, że Usopp jest mocno łączony z Elbaffem, jako to by miał być jego ark, gdzie to on się wyróżni, a nawet jako pierwszy ze słomianych spełni swoje marzenie. Z pewnością można powiedzieć, że pozytywne relacje zawarte z niektórymi olbrzymami po drodze jakoś mogą przyczynić się do ciepłego przywitania na Elbaf. Pytanie tylko brzmi, czy aby na pewno to będzie ark Usoppa. O Elbaf nic nie wiemy. Rządzi tam niejaki Odin oraz jego syn Loki. I pytanie, kto miałby być zagrożeniem dla siły, cytując Big Mom, mogącą zwojować świat. Usopp w takim arku by musiał się wykazać wielką dzielnością przeciwko wielkiemu zagrożeniu, które by zdobyło respekt całej potężnej frakcji olbrzymów oraz świata. Wielu ludzi typuje śmierć Usoppa w tym arku z racji tego, że Oda potwierdził fakt, iż jest on najsłabszy w załodze, plus jest najbardziej ludzki, więc dużo ludzi z nim sympatyzuje. Zwłaszcza, że bywa on też zabawny, czy nie pozwala się śmiać z marzeń innych ludzi, zwłaszcza Luffy'ego. Zaskarbił sobie tym sympatię wielu. Dodatkowo z nami i Chopperem tworzy tak zwane najsłabsze trio i dlatego, że przeważnie kibicujemy słabszym idącym po wielką wygraną, ta sympatia do strzelca załogi powiększa się jeszcze bardziej. Więc przypuszczanie, gdyby poświęcił się wielkiej bitwie na Elbaf, ratując na przykład Luffy'ego i dając możliwość wygranej swojemu kapitanowi, z pewnością zostałby zapamiętany jako wielki, odważny wojownik. I właśnie wszyscy by po nim płakali, ponieważ on był tym wesołym i najbardziej zwykłym gościem z załogi. Także to tyle ode mnie. Piszcie, co wy sądzicie o Usoppie, jak wy widzicie jego przyszłość. Na razie na Wano Usopp rozczarował i niewiele zrobił, dlatego żyję nadzieją, iż na Elbaf Oda pozwoli mu się odkuć. Wobec tego zostawcie subskrypcję, jeżeli film się podobał. Ja byłem Kapelusznik, pamiętajcie o łapce w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.